Oczywiście korzystamy z przerwy dla Janka Kwecha. Janek zmienia ciebie. Ty poklepałeś go już przy wcześniejszym wyjeździe, w którym was zmieniał. Co się stało z drużyną z Rybnika w dzisiejszym meczu, Matej? Nie no, bardzo dobrze, że Janek mnie zmienia, bo ja naprawdę się tak męczę sprzętowo, bo nie mogę inaczej, bo wiesz, jak... No ja pierdolę, dwa razy wygrywam start, wjeżdżam w łuk, nic mnie nie wyciąga. Strasznie się męczę sprzętem i to muszę coś uregulować, bo naprawdę, no, nic mi nie pomaga na to, że skupiam się, żeby chociaż coś, mówię, wygrywam start, nic nie jedzie i... Wiem, że traktujesz to na pewno poważnie. Przyjechałeś z tatą, zostajecie do meczu w Bydgoszczy, który w ten weekend miałeś okazję tutaj potrenować i pewnie jeszcze będziesz chciał potrenować. Nie no, przyjechałem wczoraj, ale nie mogliśmy trenować, bo deszcz spadł i no prosto na mecz praktycznie, no i nie jestem zły, jestem tak wkurzony pozytywnie, że mam chęć do działania naprawdę, ale smuci to, bo strasznie przegrywamy, no ale... Dziękuję bardzo za te szczere słowa. Tyle. Matej Żagar, uciekamy już.